Cześć, dzisiaj znowu wracam do mało znanych kobiet. Będę dzisiaj opowiadać o pewnej tancerce, pewnej artystce właściwie, która zawładnęła sercem pewnego bawarskiego króla. Będzie też wątek polski i opowieść o wielkiej zuchwałości. Nagrywałam już kiedyś podcast o kobiecie nieco podobnej, o Belli Otero. Tutaj dam gdzieś link. Jednak ta historia będzie troszeczkę różna. Choć postacie, ponieważ obie były tancerkami, mogą się odrobinę przypominać. Otóż kim była Lola Montez? Lola Montez to był jedynie sceniczny pseudonim. Tak naprawdę nazywała się Maria Dolores Eliza Rosanna Gilbert i urodziła się prawdopodobnie mniej więcej w 1818 roku w Irlandii. Jej ojciec był oficerem angielskiej armii i został przeniesiony do Indii, bo takie już były czasy, a rodzina pojechała oczywiście razem z nim. Niezbyt długo przetrwał w tych Indiach, no bo tam generalnie ci oficerowie z Europy to w tych Indiach sobie średnio radzili ze względu na klimat, epidemię i generalnie ciężar życia, więc ojciec zmarł, gdy Lola była jeszcze bardzo młoda, a jej matka była oczywiście bardzo piękną kobietą, szybko wyszła ponownie za mąż za kolejnego angielskiego oficera, którego jednakowoż po jakimś czasie porzuciła, powodu porzucenia nie znamy. Porzuciła tego drugiego angielskiego oficera, mama Loli, i wróciła do Anglii, przyjechawszy z Indii w towarzystwie kolejnego mężczyzny, przystojnego podoficera nazwiskiem James. Lola była już wtedy 19-letnią, bardzo piękną panienką i gdy tylko James zobaczył córkę swojej wybranki, to się wziął, zakochał i natychmiast z nią zbiegł. Matka musiała być umiarkowanie zachwycona faktem, że jej córka odbiła chłopaka. No i James wziął z Lolą ślub 23 lipca 1837 roku i stał się pierwszym z jej mężów. Jamesowie, Lola i jej małżonek podkradziony mamie, zamieszkali na chwilę w Dublinie, gdzie Lola błyskawicznie zaczęła żyć bogatym życiem towarzyskim miejscowej elity. Mnóstwo tam jest śladów jej podbojów, jakiś miejscowy gubernator się w niej zakochał. Był rzecz jasna tenże gubernator żonaty i na szczęście dla prawdopodobnie jego małżeństwa Lola nie zabawiła w Dublinie długo. Kilka miesięcy później pana Jamesa, męża Loli, wysłano oczywiście nie gdzie indziej jak do Indii, bo to był taki okres w naszej historii. No i Lola pojechała z małżonkiem. Zamieszkali w Simli, w pięknie położonej bazie u podnóży Himalajów. No, życie towarzyskie tam na miejscu było, powiedzmy, mniej atrakcyjne, no bo opierało się wyłącznie na przyjezdnych Brytyjczykach, którzy się często zmieniali. No a Lola jako ta piękna kokietka w mgnieniu oka doprowadziła wszystkich młodych oficerów do wrzenia, a jej mąż, kapitan James, prawdopodobnie nie był zbyt zachwycony i zauważył, że jego małżonka niespecjalnie się nimi interesuje, zatem uciekł z inną kobietą, której nie trzeba było aż tak pilnować. To był dla Loli wielki afront, ale niekoniecznie dlatego, że mąż od niej uciekł, bo jakby znalezienie kolejnego to nie był dla niej problem, ale dlatego, że opuszczona żona w tamtych realiach społecznych straciła twarz i została się jakby na emigracji, stała się wyklęta. Przestano ją zapraszać na przyjęcia, lekceważono ją, więc nie mogła zostać w Indiach po tym, jak mąż od niej uciekł. No więc wróciła do Anglii, gdzie jej mama już zdążyła się pocieszyć. Wyszła po raz trzeci za mąż, a jej ojczyn, pan Craigie, postanowił Lolę przytemperować. No, uznał, że nic tak dobrze nie temperuje narowistych panienek jak religia, kalwinizm w tym przypadku, więc postanowił ją wysłać na takie religijne wychowanie, no ale Lola była dorosłą kobietą, więc on to sobie mógł. No i oczywiście
uznała, że nic tam po niej w domu matki, gdzie ojczym próbuje ją tu ewangelizować, więc osiedliła się samotnie w Londynie, gdzie, jak możemy się domyślać, zarabiała na tym, że była po prostu piękna. Luna założyła, że kapitan James, sądząc po wieściach, które do niej dochodziły, się z nią rozwiódł na odległość, a że rozwód w latach 40. XIX wieku piętnował niejako kobietę jako niemoralną, no tak to już było, to postanowiła, że skoro i tak jest wyrzutkiem społecznym, to może równie dobrze występować na scenie, bo aktorki były traktowane niewiele lepiej niż prostytutki. A że Lola lubiła taniec i specjalizowała się w tańcach z Andaluzji, z Hiszpanii, w tarantelli, także miała także ciemną karnację i ciemne włosy. Niektórzy spekulowali, że tak naprawdę była córką jakiegoś indusa, ponieważ jej uroda była taka bardziej wschodnia. To idealnie pasowała do tych andaluzyjskich tańców. Przyjęła wtedy właśnie imię Lola Montes, zamiast swojego prawdziwego Maria Dolores Gilbert. Maria Dolores brzmi raczej jak imię dla zakonnicy. Udawała rzecz jasna andaluzyjską piękność, no bo urodę miała taką właśnie południową i przyciągała w ten sposób publiczność. Podobno w Londynie jej wielbiciele to były bardzo możne postacie. Była to królowa Adelaida, wdowa po królu angielskim, była to matka panującej wtedy królowej Wiktorii, a także wuj Wiktorii i generalnie śmietanka towarzyska. W Teatrze jej Królewskiej Mości w Londynie Lole zapowiadano jako Donne Lole Montes Teatro Real w Sewilli. Pechowo jednak kiedyś w publiczności zasiadł Lord Thomas Renlaw, który ją znał sprzed czasów, kiedy przyjęła pseudonim i wiedział, kim ona jest w rzeczywistości. Na dodatek Lola Lorda wdzięki wcześniej odrzuciła, więc zadbał o to, by jej występ w Londynie stał się jej ostatnim. Przyszedł na ten występ, zaczął krzyczeć: o proszę, to Betty James! I zaczął gwizdać i buczeć, jego przyjaciele się do niego przyłączyli, a wraz z nim cała publika, i Lola musiała uciekać ze sceny, a następnego dnia opuściła kraj. Jako że była bez środków do życia, no to znalazła sobie kolejnego kochanka. I tutaj wchodzimy w wątek polski. Ten kochanek zapewnił jej angaż taneczny w Warszawie. Tam Polacy, jak piszą zachodni historycy, mieli niewyrafinowany gust, więc oszaleli na jej punkcie. No może faktycznie tak było. Krytycy podobno w Polsce opisywali ją najbarwniejszymi przymiotnikami, że podobno była wskrzeszoną Wenus, że ma oczy w 16 odcieniach niezapominajek. W tej Warszawie również wzbudziła pewien skandal. Wiadomo z relacji, że w Warszawie skandal był taki, że strzeliła pejczem carskiego oficera w gębę. I to nie było tak, że ona po prostu nienawidziła carskiej administracji, ale odrzuciła oficerskie zaloty. Otóż namiestnik cara, gubernator Iwan Paskiewicz, chciał jej ofiarować jedną ze swoich najlepszych posiadłości ziemskich. Miał na dodatek 60 lat. Był bardzo dobrze urodzony, zapałał do niej uczuciem i uważał, że ona jakby nie może mu odmówić, no bo jak to tak? No więc zdziwił się bardzo, ponieważ Lola problemu z odmawianiem mężczyznom, którzy jej się nie podobali, to nigdy specjalnie nie miała. Więc nasz namiestnik carski, pan Iwan, zrobił mniej więcej to samo, co ten lord, który w Londynie postanowił ją zdemaskować, to znaczy napuścił na nią publikę. Opłacił publiczność, bo obrzuciła Lolę pomidorami i wygwizdała ze sceny teatru, w którym tańczyła tarantelle, która była podobno jej największym przebojem.
publiczność, jak to w Polsce, przeniosła rozróbę na ulice Warszawy, bo u nas to już tak się jakoś dzieje. Jak nie mecz, to koncert. A oczywiście gubernator wydał polecenie, by doprowadzić Lolę na Pawiak za uprawianie antycarskiej polityki i wzniecanie niepokojów społecznych. No, nie ma to jak wzgardzone serce, znaczy kutas, chciałam powiedzieć, starszego pana. A przed aresztowaniem uratował Lolę pewien konsul francuski i wywiózł ją potajemnie za granicę cesarstwa, czyli za polską granicę. A ponieważ był to francuski konsul, no to Lola wyruszyła do Paryża, gdzie zadebiutowała jako tancerka, ale Francuzi, jak to piszą znowu ci historycy, nie polscy, uważali jej za dobry gust, by docenić jej no, dosyć amatorski taniec. No i kolejny jej występ przebiegł pod znakiem buczenia i gwizdów. Więc Lola dalej kontynuowała swoje europejskie podróże. W Dreźnie z kolei zabawiła troszeczkę dłużej, bo tam wpadła w oko niekomu innemu, jak pewnemu kompozytorowi, o którym na pewno słyszeliście, który nazywał się Franciszek Liszt. Porzucił on dla niej swoją konkubinę i ich troje dzieci, tylko na jakiś czas, no wiecie, taki romansik. I kiedy parę tygodni później, z okazji odsłonięcia pomnika Beethovena w Bonn, Liszt zabrał ją na przyjęcie z udziałem różnych tam koronowanych głów, oczywiście z królową Wiktorią i księciem Albertem na czele, to ponieważ Liszt adorował tam różne małe księżne i inne tam ważne panie, mimo że miał Lolę przy boku, to Lola, jak już wiemy, mając silne poczucie własnej wartości, postanowiła Liszta zostawić. I zrobiła to, nie wiem, czy jest to prawda, bo jest taka jedna relacja, niektórzy mówią, że jest ona bardziej legendarna, no ale załóżmy, że prawdziwa. Jak ona na tym przyjęciu porzuciła Liszta? Otóż relacja brzmi tak. Wskoczyła na stół i wykonała taniec pośród zastawy i parujących dań, wypinając się przy okazji na monarszą parę. Lisztowi tego było dosyć, więc w nocy uciekł z jej sypialni po uprzednim zapłaceniu właścicielowi domu za roztrzaskane meble i inne zniszczenia, jakich dokona Lola po odkryciu jego ucieczki. Według naocznych świadków Lola pastwiła się nad wystrojem pokoju przez 12 godzin. Znaczy, ja troszeczkę obstawiam, że to mało prawdopodobne, żeby ona była aż tak wściekła, ponieważ ona się aż tak nie przywiązywała zazwyczaj do tych przelotnych miłostek. Za to Liszt nie mógł ujść za kogoś, kto sam poczuł się urażony, bo relacje pisał ktoś z Lisztem związany, więc musiał prawdopodobnie bardziej oczernić Lolę. No ale kto wie, no ona temperament miała. W każdym razie cały romans z Lisztem się zakończył i Lola skusiła także kolejnego kompozytora, Ryszarda Wagnera, a w Paryżu podobno była protegowaną Aleksandra Dumas ojca, który właśnie był tą osobą, która namówiła dyrektora paryskiej opery, by pozwolił jej wystąpić. Wtedy paryski krytyk napisał: Lola ma ładne nogi, ale nie umie się nimi posługiwać. I teraz następuje ten najsłynniejszy element jej życiorysu, mianowicie jej pobyt w Monachium i romans z królem, ale jak do tego doszło, to zaraz wam opowiem. Lola po klęsce paryskiej i tych wszystkich rzeczach udała się do Monachium w 1846 roku, gdzie jej reputacja była już znana, a kościół Bawarii no był bardzo jej przeciwny, bo nie dość, że była tak zwaną kobietą wyzwoloną, no to jeszcze była kalwinką, a Bawaria była katolicka. I kiedy udała się Lola do Królewskiego Teatru w Monachium, to już opinia publiczna uważała ją za osobę niepożądaną. No Lola nie chciała dać się tak łatwo spławić i pomyślała, że pójdzie do samego króla, by pozwolił jej tam wystąpić. Udała się do króla, do Ludwika I, do pałacu, domagając się audiencji. Król oczywiście już wiedział, z czym to się je, to znaczy znał już jej opinię, i dosyć arogancko ją zapytał,
Czy jej słynna uroda jest doprawdy dziełem natury? Przypominam, Ludwik ma wtedy lat 60. I może był trochę głuchy, ale z jego wzrokiem wszystko było w porządku, ponieważ wiedział, na co patrzy. Gdy Lola odpowiedziała na jego pytanie, rozdzierając gorset i pokazując, że natura wykonała doskonałą robotę. Niewiele trzeba było, nie, mężczyźni czasami bywają strasznie prości, by zakochać się po uszy, to znaczy po same piersi. I król dał jej to, czego chciała. Zgodę na wystąpienie w Królewskim Teatrze w Monachium. No i Lola zaczęła tam występować, a król przychodził osobiście na jej występy. Powiedział swoim ministrom, że jest oczarowany, a no nie była jego pierwsza kochanka, więc wszyscy najpierw myśleli, że no wiecie, jedna z wielu miłostek starego króla. No ale kiedy zaczął spędzać całe popołudnia w jej buduarze, na pewno trzymali się tylko za ręce, prawda? I zaczął codziennie pisać do niej długie, namiętne listy i zakochał się jak sztubak, no to wszyscy się troszeczkę zaniepokoili, dlatego że król miał zwyczaj omawiania spraw państwowych z Lolą. Właściwie pod jej wpływem król zdymisjonował barona Abla, który był premierem, ale był bardzo przeciwny Loli. Następnie problemem było to, że Lola, no tak jak mówiłam, nie była katoliczką. Pochodziła z kręgów kalwińskich i była zagorzale antykatolicka. Jezuici zatem, których było bardzo dużo w Bawarii, byli tam bardzo aktywni, no nie chcieli tego tolerować i rozpoczęli wymierzoną właśnie w Lolę taką kampanię szeptaną, która przyjęła taką formę paszkwili w gazetach publikowanych, co ośmieszało także samego króla. Ale efekt tych działań był jakby żaden. Król był poważnie zakochany, odmówił rozstania się z Lolą, poza tym miał już trochę lat i jakby ploteczki w gazetach już go przestały specjalnie obchodzić. Kiedy szef bawarskiej policji zaczął protestować przeciwko rosnącym wpływom Loli, no to wtrącono go do więzienia, a król zamówił portret Loli i kazał go powiesić w najważniejszej monachijskiej galerii sztuki, skąd z kolei mężowie dam, które miały tam portrety, wycofali portrety swoich żon w ramach protestu z tej galerii. No był to pojedynek rzeczywiście epicki. Kardynał oczywiście również zagroził królowi ekskomuniką, co Ludwik również zbył machnięciem ręki i nadal spędzał większość czasu z Lolą i w każde popołudnie zmierzał do wspaniałej posiadłości w Monachium, którą podarował Loli Montes. I tak to się jakoś toczyło. Siostra króla namówiona została przez tych właśnie jezuitów, by zaoferowała Loli 2000 funtów za to, by opuściła kraj, ale Lola albo kochała Ludwika, co jest pewną ewentualnością, albo uważała, że to jej się nadal nie opłaca. W każdym razie Lola tej łapówki od siostry króla nie przyjęła, za to powiedziała oczywiście wszystko swojemu ukochanemu. I ten rozwścieczony upewnił się, że siostrzyczka się dowie, że list z jej ofertą skończył w ogniu. Wkrótce Ludwik uczynił Lolę hrabiną Landsfeld, baronową Rosenthal i w ogóle musiał pokonać potężny naprawdę opór, by ją wynieść do rangi arystokratki, ponieważ przepisy bawarskie zakładały, że Lola musi zostać obywatelką Bawarii najpierw, ale nie mogła tego zostać, jeśli ministrowie dokumentów nie kontrasygnują. Bo wymagała tego konstytucja, a tak się składa, że nawet w XIX-wiecznej Bawarii ludzie się konstytucją przejmowali. Wiem, że w Polsce to nie jest takie oczywiste. No więc, kiedy nie chcieli podpisać tego obywatelstwa, by król mógł Lolę zrobić arystokratką, to zostali wyrzuceni z pracy i zastąpieni nowym składem ministerialnym. No takie praktyki to my już znamy akurat. I gabinet wtedy nazywano przekornie Lola Ministerium. No trudno się jednak tutaj w tym momencie publice dziwić. No więc Lola otrzymała tytuły na drodze właściwie dosyć szemranej i w bardzo złym momencie.
Ponieważ jeśli troszeczkę kojarzycie historię, nie musicie, bo to nie był, nie wszyscy pamiętają, no ale to był rok 1848, kiedy Wiosna Ludów rozlewa się na Europę. Wiosna Ludów była ruchem, który wysadzał z siodła królewskie rodziny i szlachtę. Lud zauważył, że nie jest gorszy od ludzi, którzy po prostu urodzili się pod dobrą gwiazdą. Bawaria była trochę innej sytuacji niż reszta Europy, bo Ludwik mimo wszystkiego cieszył się dosyć dużą życzliwością i był mocno podziwiany, ale słabością Ludwika była Lola, więc w Bawarii Wiosna Ludów była nie tyle antykrólewska, co antylolańska. Więc rewolucja w 1848 roku w Bawarii dążyła nie tyle do pozbycia się monarchii, ile do jakby pozbycia się Loli. Zaczęto rozpowszechniać opinię, że Lola jest czarownicą, która, powiem tak eufemistycznie, przyjaźni się, tutaj dajcie cudzysłów i wyobraźcie sobie coś zupełnie innego, z dużymi czarnymi ptakami. No mówiono także, że jest szpiegiem i generalnie no, rozpowszechniano różne takie plotki, żeby nastroje społeczne nakręcić w odpowiedni sposób. Zwłaszcza w kręgach uniwersyteckich chciano się Loli pozbyć. Kiedy wydarzyła się taka rzecz, że część studentów upiła się i otoczyła dom Loli, wrzeszcząc, bucząc, Lola nie chciała się dać wystraszyć i wyszła na balkon, posłała tłumowi szampana i czekoladki. Wkrótce pojawił się król, który no, otworzył sobie drzwi własnym kluczem i konna policja rozgoniła studentów, ale był to początek końca. Ponieważ kiedy jeszcze Ludwik postawił po piersie lutra w jednej ze swoich posiadłości, no to oczywiście zachwyciło protestantów, ale katolickie duchowieństwo posrało się z wściekłości. Liberalni Bawarczycy, którzy mieli dość konserwatywnego kościoła, byli zachwyceni, ale nadal była to walka między konserwą a liberałami. Choć oczywiście wpływy Loli i na króla były czasami no, niedorzeczne, to jednak tutaj rozchodziło się o coś zupełnie innego, o walkę między starym a nowym. Zwolennicy Loli, a tak naprawdę zwolennicy liberalnych porządków, stworzyli straż przyboczną dla niej, nazywaną Alemanią, by ją po prostu chronić. Eskortowano ją na ulicach, strzeżono jej domu, co było rzeczywiście konieczne, bo demonstracje przybierały bardzo brutalny charakter. Najgorzej, kiedy Lola w pewnym momencie, atakowana przez kolejne studenckie zgromadzenie, zagroziła zamknięciem uniwersytetu. Alemania, ta straż przyboczna, co prawda uratowała, ale wywiązała się zażarta walka. Ludwik był rozwścieczony tymi kolejnymi zajściami i następnego dnia faktycznie zadeklarował zamknięcie uniwersytetu, a protestującym nakazał wyniesienie się z Monachium w ciągu doby, co oburzyło oczywiście radykałów i to był początek rewolucji. Groźba zamknięcia uniwersytetu z powodu ataków na Lolę. Tłum zgromadził się wokół królewskiego pałacu, na ulicach zaczęły rosnąć barykady. Ludwik zrozumiał, że Monachium zamierza powstać przeciwko niemu. Był przestraszony utratą tronu, wezwał swoich ministrów, tych nowych, których mianował, którzy jednak nie znaleźli dla niego lepszego rozwiązania niż wygnanie Loli. Ludwik złożył swój królewski podpis na rozkazie wygnania swojej ukochanej. Lola była przerażona, musiała wyjechać natychmiast, spakowała się i przy akompaniamencie gróźb ze strony motłochu pod opieką kawalerii oddaliła się z Monachium. Tłum wtedy ruszył do drzwi domu Loli, zaczął przeczesywać je w poszukiwaniu łupów, typowe działanie motłochu. Król był zrozpaczony, pękło mu serce właściwie. Nie mógł znieść patrzenia, jak niszczą to miejsce, które było przecież jakby ośrodkiem jego szczęścia. Kazał zakończyć grabież. Ludzie go rozpoznali, zaczęli krzyczeć, mimo wszystko, niech żyje nasz król.
dosyć to schizofreniczne, ale prawda jest taka, że Ludwik cieszył się sympatią. Oni tylko nienawidzili jego kochanki. Efekt tych wydarzeń był dla króla miażdżący. Dla jego psychiki głównie. Podobno stracił zainteresowanie właściwie wszystkim. Nie interesował się sprawami państwa. Dopadła go paranoja jego rodu. To znaczy Wittelsbachowie byli znani z tego, że wpadali w manie prześladowcze i dopadła i jego paranoja Wittelsbachów. Zaczął w pewnym momencie wierzyć już w to, że historyjki o Loli były prawdą, że była szpieginią, że była czarownicą, że chciała zniszczyć dynastię Wittelsbachów. Lola nie była kryształową postacią, no ale no, nie była demonem. Ale Wittelsbachowie mieli do tego jakby pewną skłonność i Ludwik jakby w szoku chyba zapadł się w tę manię. Zrzekł się z tronu w tym samym roku, pozostając w Bawarii, mieszkając w pałacu Wittelsbachów. Chodził do opery i teatru. No, abdykował na rzecz swojego syna, Maksymiliana. Jego ostatnią decyzją jako króla było cofnięcie nadania Loli Montes praw obywatelskich Bawarii. A co się działo w tym czasie z Lolą? Lola wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Podróżuje ze swoimi występami do Nowego Jorku, do Filadelfii, Bostonu, Nowego Orleanu, występując jako tancerka. No musiała jakoś zarabiać na życie. W 1855 roku wyjechała także na jakiś czas do Australii po tournée, które podobno było skandalizujące, acz nie znalazła informacji dlaczego, po czym powróciła na stałe do Nowego Jorku w 1858 roku. Osiedliła się przy 17 ulicy i zaczęła występować już w zupełnie innej roli. Zaczęła ubierać się w konserwatywne, ciemne ubrania i występować z prelekcjami o zachowaniu zdrowia i urody, zdobywając sobie wreszcie sympatię kobiet, które całe jej życie jej właściwie nienawidziły. Była chora. Chorowała na raka i to chyba sprawiło, że no, poczuła, że powinna zająć się czymś innym. Chodziła z tą dobrą nowiną do więzień, do przytułków dla tak zwanych kobiet upadłych. Stała się też gorliwą chrześcijanką. W 1860 roku dostała wylewu i częściowego paraliżu i sama wylądowała w przytułku dla bezdomnych na Brooklynie. Przeżyła tam 3 lata. Zmarła w 1863 roku, dożywszy zaledwie 45 lat. Podobno miała także oznaki syfilisu i została pochowana na cmentarzu Greenwood pod swoim starym nazwiskiem. Tymczasem król ją przeżył, mimo że był od niej sporo starszy. Lud nadal go kochał, bo kiedy Lola umarła w 1863, to on wciąż był całkiem kochany. Nawet w 1862 roku odsłonięto jego posąg w Monachium. Zmarł sam w 1868 w Nicei, mając 82 lata. Odprawiono mu w Monachium wspaniały pogrzeb. W tym czasie Lola już oczywiście nie żyła. Ludwik swoją drogą tuż po jej ucieczce, jeszcze przez krótki czas, zanim paranoja go nie dopadła, przesyłał Loli pieniądze, ale to szybko ustało i nigdy już nie nawiązał z nią osobistego kontaktu. Notabene Lola odkryła po ucieczce z Monachium, że ten kapitan James, jej pierwszy mąż, tak naprawdę nigdy się z nią nie rozwiódł, a ona w międzyczasie zdążyła zawrzeć, kiedy miała to tour po wieloletnie po Stanach Zjednoczonych, parę małżeństw, więc była po prostu bigamistką, o czym właściwie nie wiedziała. Nie wiem, czy to ma wielkie znaczenie, no ale także między Stanami Zjednoczonymi a Europą niespecjalnie był przepływ dokumentów, więc nikt nie był w stanie tego sprawdzić. No i tak to się skończyło. Historia Loli, historia Ludwika I. Tragiczna miłość, ale polityka jednak wygrała. Nie wiem, co myśleć o Loli. Tu nie będę jakby sama wydawać żadnych sądów. Była jaka była. Na pewno jednak była niezwykła. I co ciekawe, tutaj na sam koniec,
była prawdopodobnie pierwszą kobietą sfotografowaną podczas palenia papierosa. Tak to już było. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.